Państwa przychodzimy do 15 punktu druku i referuje ten druk Pan Krzysztof. Projekt uchwały w sprawie ustawienia stojaków rowerowych na ulicy Świętej Katarzyny. Wnosi się do Zarządu Infrastruktury Komunalnej Transportu o ustawienie stojaków na rowery na ulicy Świętej Katarzyny w dwóch alternatywnych lokalizacjach. Na wysokości protestu nr 3 uchwały zawścienny schodów przy tej i sąsiadujących nieruchomościach. Na wysokości posesji nr 4 między znakiem kończącym parkowanie a punktem drugim. Paragraf drugi. Uzasadnienie za integralną część uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem. Uzasadnienie. Słuszne postulaty pracowników Monaru znajdującego się przy ulicy Świętej Katarzyny 3 w sprawie odzwierciedlenie mniejszej uchwały. Chcę powiedzieć tylko tyle, że to do nas wpłynęło w zeszłym roku. Myśmy dwa razy zaopiniowali negatywnie, dlatego że wskazana była lokalizacja przy ulicy Krakowskiej i zabierało to miejsce parkingowe. Udało mi się wreszcie dotrzeć do dyrektora tej placówki. Rozmawiałem parę razy przed komisją architektury, rozmawiałem z tym panem. Oni występowali o stojaki rowerowe nie na, na Krakowskiej, bo na Krakowskiej im to po prostu, mimo że wtedy było napisane w piśmie, że oni chcą jakoby na Krakowskiej, to faktycznie oni chcieli zawsze na Świętej Katarzynie. Bo oni potrzebują, przyjeżdżają nie wszyscy do pracy na rowerach. I oni nie mają gdzie tych rowerów przypiąć, a samochodem nie przyjadą, bo tu jest po prostu za, raz, że nie ma gdzie zaparkować, a dwa jest za drogą. W związku z tym dla nich przynajmniej. Więc w związku z tym twierdzili, że potrzebują no to przynajmniej jeden, dwa stojaki, no najlepiej dwa stojaki typu UPO, albo ten jeden taki wielostanowiskowy. Wskazałem, znaczy poszedłem z nimi na wizję lokalną, znaczy wyszliśmy przed budynek i myśmy zobaczyli, że mógłby się zmieścić w cieniu schodu dwa stojaki, jeden za drugim, ten typu ucho, albo ewentualnie tam na tej drugiej lokalizacji, niech Ziki złożył wybierze jedną z tych dwóch lokalizacji. Przy Świętej Katarzyny Ziki, przewodniczący dyrektor taki powiedział, Ziki ma środki na postawienie tych stojaków, więc jeżeli damy zgodę, damy zielone światło na to, no to oni postawią ewentualnie tych dwóch lokalizacjach alternatywnie. Tam się naprawdę zmieścił między znakiem kończącym parkowanie a końcem budynku jest miejsce na jeden wielostanowiskowy stojak rowerowy, no albo załóżmy dwa czy trzy takie postawione jak stoją na rynku głównym. Natomiast gdyby się zgodził pod samym budynkiem w cieniu schodów, no to by to nie... Tak, no jak uzna, że tam jest za wąsko, to niech postawi tam, to nie jest miejsce parkingowe, sensu stricto, tylko pewien sposób. Bardzo proszę radnych, jakby ten wziął to poparli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No to proszę, bo się też Państwa chce zadać pytania, nie widzę, w takim razie głosujemy, więc za przyjęcie projektu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ktoś przeciw? 0. Widzę, kto się wstrzymał? 13, 2, przeciw, 0, 13, 0. 17 został już opracowany.